To na kamieniach w twoich zbiornikach? Może nie do końca, ale całkiem sporo. Zobaczmy, ile może być kamienia w 200-300 litrowych zbiornikach na ciepłą wodę. I to zaledwie po 5 latach. Tu mamy kotłownię olejową z 200-300 litrowymi zbiornikami na ciepłą wodę. Jeden i drugi już jest wyczyszczony. A kamienia, ile nam się zebrało po 5 latach, widać całkiem sporo. Myślę, że 3/4 takiego 10-litrowego wiadra. A to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ niestety nie dało się idealnie wyczyścić tego zbiornika. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. Ale trochę jeszcze zostało na wężownicy. Żeby się tego w całości pozbyć, trzeba by taki zbiornik zalać chemią i po prostu z odkamieniaczem go wyczyścić. Natomiast tutaj i tak co 5 lat musimy się spotykać, żeby te zbiorniki wyczyścić. Takie czyszczenie chemiczne byłoby dużo droższą procedurą. No, trwałoby pewnie 2 dni. Przynajmniej półtora. Trzeba by zalać te zbiorniki na cały dzień. Chemia by rozpuściła kamień i następnego dnia dopiero pozbyć się chemii. Ale tej chemii byłoby trzeba naprawdę sporo, jakieś 60 kilo na te 2 zbiorniki. To jest dużo pieniędzy. Czyścimy tak na 90%, żeby się pozbyć większości kamienia. Od góry dostajemy się od włazem. Możemy sobie spłukać, wzruszyć większość tego kamienia. A później na dole trzeba się pobawić w kurnika i wygrzebywać to wszystko przez właz rewizyjny. Na pewno wygodniej się spłukuje taką myjką ciśnieniową, bo to duże ciśnienie pozwala się odlepić kamieniowi z wężownicy. W poprzednim odcinku czyściliśmy mały zbiornik w kotle kompaktowym. Tam było tylko trochę syfu. Natomiast tutaj faktycznie tego jest sporo. Co ten kamień nam robi? Poza tym, że brzydko wygląda. On tworzy warstwę izolacyjną na wężownicy, przez co gorzej oddaje się ciepło z kotła do ciepłej wody i dłużej zbiorniki się grzeją. Tutaj najpewniej warto byłoby zainstalować stację uzdatniania, żeby choćby tego kamienia się pozbyć w jakiejś części. To po 5 latach kilka ładnych kilogramów kamienia. To jest masakra. Taka woda jest w Dąbrowie Górniczej. Więc jeżeli jesteście z Dąbrowy Górniczej i macie zbiornik na ciepłą wodę, to jest spora szansa, że coś takiego się znajduje w waszym zbiorniku. Dzięki za uwagę. Jeżeli materiał okazał się pomocny, chciałbyś więcej takich materiałów, w których dzielę się ze swoimi doświadczeniami, kliknij przycisk subskrybuj na dole. No i do zobaczenia w kolejnym materiale.